widzieli. No i później będziecie mogli oglądać teleskopy, tak jak kolega Mateusz wam podpowiada. Z tyłu są prawdziwe meteoryty, też będziecie sobie mogli pooglądać. Asteroidy to są jakby duże kamienie z brudnego śniegu. Składają się między innymi ze skał oraz lodu. Tu mamy drugi. Jak się który lepszy? A jednak wtedy lepszy. To sprawia, że lepiej przy centrach widać. To jest taka specjalnie wyszukowany kawałek szkła, który sprawia, że lepiej widać przez ten teleskop. I jakby nie ma tam jakichś takich kształceń, które powoduje to, że tam są dwa lustra. Najważniejsze w teleskopach nie jest powiększenie, jak wszyscy myślą, bo powiększenie można odpowiednio zmieniać. Ale najważniejsze jest jakby średnica tego teleskopu, a właściwie średnica zwierciadła. Dzisiejszy czwarty festiwal nauki realizowany jest w ramach projektu Szkoła Dobrych Pomysłów, którego administratorem jest Urząd Miasta Rybnika. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i czynnie zaangażowanych w realizację tegoż projektu jest 26 szkół podstawowych z terenu miasta Rybnika. Mniej więcej obejmuje około 6,5 tysiąca dzieciaków. Właśnie dzisiejszy czwarty festiwal, który obejmuje zagadnienia z zakresu fizyki, chemii, astronomii oraz biologii. Widzimy to po samej reakcji dzieciaków na wszystkich imprezach, które realizowaliśmy. No i sprawiałem wrażenie, jakby byli wyrwani ze zwykłych schematów nauczania. Myślę, że traktują to jako przygodę, a przy okazji mają także możliwość praktycznego podejścia do zajęć. A zobaczcie, to jest jajko, które... Ile dziewczynki? Tydzień czasu moczyliśmy w czym? Occie. Zobaczcie, co się stało. Zobaczcie, co się dzieje? Ja już wiem. Jest jakby, tylko nie załatwiona węgiel. Gumowy. Zobaczcie, stał się gumowy. Co się stało z tym wapniem? Kto mi powie? Wygłupało go. Zaćwiernie. Witam Was bardzo serdecznie na pokazach doświadczeń z przedmiotu przyrodniczego, jakim jest chemia. A teraz przejdziemy do pierwszego doświadczenia. Otrzymamy sobie tutaj najlżejszy gaz, który występuje w przyrodzie. Tym gazem jest wodór. Co się dzieje? Co my tutaj widzimy? Co powstaje? Bąbelki. Powstają bąbelki. Wasza starsza koleżanka Paulina przygotuje mi teraz tutaj łuczywo i sprawdzimy, co te bąbelki umieją zrobić. Zobaczcie. Dziękuję Wam ślicznie i do zobaczenia w przyszłości.